Witam was, moje fany, witam cię, mój przyjacielu. Wiesz co? A ja mam nowego przyjaciela. Pewnie dlatego, że mnie tu nie subskrybujesz, więc musiałem sobie znaleźć nowego przyjaciela i moim nowym, wspaniałym przyjacielem są klocki Great Friend. A tak serio, to nie są. Ale może będą, zobaczymy. WTF, WTF, WTF! Cześć, witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś testujemy sobie klocki Great Friend. Bardzo wątpię, żeby one się okazały moim wielkim przyjacielem, tak samo jakim przyjacielem jest u mnie Lego, a dlaczego one tutaj dzisiaj są? Po pierwsze, dostałem to jako prezent na urodziny tego kanału. Od kogo? Macie w opisie. Po drugie, no w dniu wczorajszym na moim bazowym kanale ukazał się magazyn Lego Jurassic World, a tam był taki oto Dilophosaur. Całkiem ciekawa konstrukcja. No i dzisiaj przeglądając to sobie tu zrecenzować, mówię... Widzę podobieństwa, więc czemu by moi drodzy tego nie przetestować, nie zobaczyć i nie testować? Na recenzję tego Dilophosaura was zapraszam, jeżeli jeszcze nie byliście, a tutaj poza tym jeszcze jako drugie, czy tam trzecie już mogę wymienić, dlatego też jest to, ponieważ to jest Micro Ares i Autobot, a ja już mam pomysł na tego mocka, w sensie wczoraj miałem pomysł na mocka z tym dinozaurem i to będzie też coś takiego mechanicznego, w związku z tym mówię, aż trzy argumenty są, by zrecenzować tutaj ten stwór. Z niego dosłownie wychodzi jakiś stwór, jak kupimy wszystkie 5 modeli, 4 modele i je złączymy, no karykatura jakaś mocna, no ale cóż tutaj zrobić, no tutaj mam jeszcze jakieś opcje, no dobra moi drodzy, nie tracimy czasu i sprawdzamy, jak ma się wielki przyjaciel do bycia naszym przyjacielem, no bo wiecie, ja generalnie myślę, że jakby to był mój przyjaciel, to bym miał tu napisów, że mogę umrzeć, jak te klocki otworzę, więc jakby no chociaż czasem przyjaciel mówi, że was zabije i tak dalej, ale on żartuje, a myślę, że te klocki mogą mnie żartować, że was zabiją, tak samo jak, znaczy no kot tu sobie żartują, o Jezu, jaka maciupeńka instrukcja, o Boż, ludzie, ja mam 5 decybeli na oku, zlitujcie się, kurde, no, ależ mała i nieczytelna instrukcja, no, Great Friend, ty chyba nie chcesz być mój Great Friend, kurde, nie bierzesz w ogóle pod uwagę moich oczu, bidnych, schorowanych, nie bierzesz pewnie nic w ogóle pod uwagę, poza swoim zyskiem chińskim. Woreczek wygląda bidnie, w sensie, no tutaj nie wygląda, żeby było za dużo klocków. Na pewno, żeby nie było, że od razu jadę, jestem, wiecie, tutaj co do zasady negatywnie nastawiony. Podoba mi się to, że mamy tutaj taką ciekawą kolorystykę. Jeszcze klocków takich jak te, w ogóle takie mam rzadko w podróbkach, a takie kolorystyce to już w ogóle. Jednakże patrząc na jakość tego klocka, od klasyczny Chinol, klasyczny Chińczyk, ale nie oceniam oczywiście go tutaj jeszcze przed zachodem, wschodem i rozchodem. Te kulki nawet chodzą zdecydowanie zbyt lekko. To nie powinno aż tak lekko chodzić. Oczywiście, to się nie majta, ale chodzi zbyt lekko. Więc przypuszczam, że na przykład zmontowanie takich 5 czy 6, jak w Lego by się spokojnie utrzymało jako ogon, tutaj może się gdzieś tam uginać i zginać i nie wytrzymywać tego po prostu naporu. I powiem wam szczerze, że jak patrzę na tą instrukcję, to naprawdę aż mi się nie chce. Ale zrobię to, ale w sensie nienawidzi, bo to pewnie potrwa dłużej ta budowa przez tą maciupeńką instrukcję, dlatego dzisiaj wyjątkowo darujemy sobie speed build i po prostu zbuduję go poza kamera build. Jest coś takiego? No to już jest. Poza kamera build i zaraz do was wracam. No i mamy konstrukt już zbudowany i chciałbym trochę przeprosić. Troszkę się pośpieszyłem. Mianowicie, jeżeli chodzi o instrukcję, która jest faktycznie tak naciupciana i tutaj w ogóle chaotyczna, no to faktycznie jakbym przyjrzał się od porządku, to bym wiedział, że dlatego, że mamy tutaj zbudowane aż dwa konstrukty. To na pewno na duży plus, bo zazwyczaj tego też nie otrzymujemy od Chińczyków. W ogóle otrzymujemy jakieś skromne, często instrukcje na opakowaniu, na kartonie i tyle, a tutaj spójrzcie, aż dwa modele, a z drugiej strony jeszcze jak złączyć ten trzeci duży, to na pewno, tak jak mówię, faktycznie trzeba oddać tu honory i okej, chociaż mogli dać większą tą instrukcję, bo naprawdę przy tym nie budowało się tego, powiedziałbym, jakoś problematycznie, no wbrew pozorom, mówię, no trochę przesadziłem, zbyt do tego podeszłem, klocki budowało się też w miarę spoko, no i ta instrukcja nie była na tyle chaotyczna, żebym czegoś nie wiedział, jak zrobić. Na pewno, na ogromne, ale to przeogromne zasługi, tutaj wszelkiego rodzaju medale zasługują, nie wiem, tutaj marketingowcy z firmy Great Friend, dlatego że tu to nie wygląda tak źle, a tu no niestety nie jest, moi drodzy, zbyt dobrze. Wracając do korzeni, jak się to budowało?
No nie za specjalnie, ni to fajnie, ni to źle, klocek jest trochę luźny, ale przede wszystkim nie wiem co końca z tą zabawką robić, no bo w sensie, no widzicie, ona co chwilę się będzie wywracać. Bardzo ustawienie w ogóle, żeby stała, mi zajęło kilka minut, jak widzicie, teraz w miarę osiągnąłem tą pozycję, ale o, dobra, teraz w miarę stoi. Ni to ładne, ni to ciekawe, te łapy tutaj wyglądają, sami widzicie, tak, no zabawnie, w ogóle jak nie łapy tego dinozaura, jakiegoś T-Rexa, czy cokolwiek to jest. Autobot Micro Ares! Tak jak mówiłem, elementy chodzą zdecydowanie zbyt luźno, sobie widzicie, tym leciutko kręcę tutaj właściwie paluszkami, tak jak, nie wiem, no w Lego to musiałbym mocniej chycić, a tutaj sobie dwa paluszki chycę i sobie tym majtam, widzicie, puszczam to, to już się zgina, to mówiłem na początku i to samo mamy tutaj właściwie, no tutaj gdzieś dopiero przy pojedynczych. Także tutaj tej masy nie utrzymuję, chociaż masa jest lżejsza niż Lego, to też musicie wiedzieć, bo oczywiście jakość tego klocka jest dużo słabsza niż Lego. Dodatkowo tutaj widzimy, mamy, o, w tym momencie to nam bardzo łatwo jeszcze się może niestety tutaj odczepiać od tej całości i w ogóle te łapki są takie pokraczne, ani się nimi nie pobawić, bo gdy tu tylko chcemy wcisnąć łapy, zaraz nam się coś po prostu już, widzicie, rozpada. Klocek też trzyma się po prostu średnio, no i nie jest za fajnie, więc zazwyczaj mamy na przykład tak, że mamy klocki, które no są ok, na przykład, ale do postawienia na półkę jako ozdoba, gdzie jako ozdoba jest spoko i nawet mówię, że jakby ktoś przyszedł, nie wiedział, że to nie Lego, to by się nie kapnął, ale bawić się tym nie możemy. Bardzo często tak jest tak, natomiast tu mamy do czynienia z czymś, co ani na półkę, ani do zabawy i dla mnie to jedynie nadaje się jako, wiecie, element zapasowy, element do wsparcia naszej armii klocków podróbkowych, przy czym, no, pytanie też, ile to kosztuje, że to kosztuje 3 zł, 4 max, no to tak, jeżeli kosztuje drożej, to już nie, bo ta jakość klocka nie jest tak fajna. Oczywiście, fajna jest ta kolorystyka rzadka, ja w takim kolorze jeszcze nie miałem, mówię, tych elementów tutaj i cały czas na przykład w swoich recenzjach Lego zaznaczam, że kurczę, Lego powinno robić takie elementy w tych kolorach, no ale lepszej jakości niż Great Friend, to na pewno. Innymi słowy, ni to konstrukcja do zabawy, ni to konstrukcja do wyglądu, ni to konstrukcja, właściwie konstrukcja do niczego, chyba że trochę mówię na elementy zapasowe jako jedynie. Tylko pytanie jest, ilu jest ludzi na świecie, którzy kupuje Chińczyki jako elementy zapasowe do takiego podstawowego budowania. No niestety na dzień dzisiejszy za bardzo Great Friendów nie chciałbym polecić, jednakże pamiętajcie, że mówimy tutaj o konstrukcji, który wygląda w ten sposób. Zapewne pojazd, zapewne coś innego, no wyglądałoby znacznie lepiej, być może lepiej by się też sprawdzało, ale takie dinozaury, na pewno ta seria po prostu tutaj coś nie pykło, był tutaj jakiś skok na dinozaury, no ale zdecydowanie bardziej wam polecam iść, wydać 15 zł w gazetce Lego, mieć porządnego, działającego dinozaura, jakże fajnego, no i właśnie chociażby, teraz widać porównanie, nie? Ty... syn koleżanki twojej mamy, jakby nie, to totalnie, nie, jakby, no, porównanie dinozaurów Lego, nie ma za co, moi drodzy. Średnio polecam, zdecydowanie raczej nie, ale Lego już tak. Dzięki, że byliście dzisiaj, zostawcie, moi drodzy, subskrypcję, jeżeli tego jakimś cudem jeszcze nie robicie. I napiszcie mi też, co sądzicie o takich porównaniach, może będę częściej porównywał Lego do bezpośrednio podróbek, nie? Dzięki, że byliście dzisiaj, bye!